Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie znaki wodne i zapraszam Państwa do prognozy tygodniowej z kart Tarota od 9 do 15 kwietnia bieżącego roku. Zaczniemy sobie od zodiakalnych skorpionów. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam, sprawdźcie swój znak ascendentalny i odsłuchajcie odpowiedni do niego filmik. Teraz przechodzimy do czytania. Karty mamy już potasowane, teraz tylko przełożymy i już patrzymy, co tam u naszych skorpionów ciekawego ten tydzień przyniesie. Zaczniemy sobie od wtorku, 9 kwietnia. Pustelnik. Środa. Słoneczko. Ale się cieszę, bo prawie każdy znak ma w rozkładzie słoneczko. To jest bardzo pozytywna energia, taka bardzo optymistyczna i rozświetla każdy rozkład. W czwartek. Świat, super. Ale ładnie skorpionki. Piątek. Paź denarów. Sobota. Siódemka mieczy. Niedziela. Siódemka buła. I poniedziałek. Król mieczy. Tle czytania królowa denarów. Czyli z naciskiem na materię albo na sprawy gospodarstwa domowego, tak? Rodzinnego majątku, remontów, kupowania coś ładnego do mieszkania, upiększania. No idzie wiosna, niektórzy oczywiście robią remonty, prawda? Wiosenne porządki przed świętami. Przechodzimy do czytania. Kochani, w poniedziałek karta pustelnika, karta zodiakalnej panny, karta mówiąca, żebyście byli ostrożni. Żebyście planowali, rozmyślali, zastanawiali się, ale w ukryciu, sami ze sobą, sami ze swoimi przemyśleniami. Nie afiszujcie się z waszym jakimś planem lub pomysłem. Zostawcie to dla siebie. Pamiętajcie, że jak tak troszeczkę się zbyt chwalimy, to później może nam to wyjść w odwrotnym zamierzeniu. Co jeszcze? Pustelnik jest to karta mówiąca o trzymaniu planów w sekrecie, o zastanawianiu się w samotności, ale też o doświadczeniach życiowych. Troszeczkę wycofacie się ze środowiska. Niektórzy mogą powiedzieć, że jesteście aspołeczni, odludkami, tak? Zamykacie się w czterech ścianach i myślicie, myślicie i myślicie, tak? Analizujecie. Jeżeli macie tutaj naprawdę do podjęcia jakąś ważną decyzję, to wyciszcie się i podejmijcie ją sami, bo ta prawda w Was jest. Wy już wiecie, co chcecie zrobić, bo ponieważ jesteście osobami niezwykle mądrymi, doświadczonymi życiowo i nie sugerujcie się doradztwem innych osób, tak? Czyli jakaś ważna decyzja jest do podjęcia, ale nie afiszujcie się tym i sami ją podejmijcie bez jakiejś aluzji innych osób. W środę, kochani, bardzo piękny dzień, bardzo optymistyczny. Dzień pełen sukcesów, dzień pełen miłości, zaangażowania, takich sił witalnych. Będziecie mieli doskonały humor, będziecie mieli siłę, chęć do działania. Wszystkie sprawy urzędowe, zawodowe, jakieś prywatne pozałatwiacie sobie bardzo szybko. Ludzie będą dla Was serdeczni, będziecie bardzo lubiani, pozytywnie odbierani przez środowisko, więc tutaj nikt nie będzie robił Wam problemów w pozałatwianiu wszelakich spraw Waszego życia. Bardzo fajny dzień, niektórzy mogą spełnić go bardzo miło ze swoimi dziećmi. Ci z Państwa, którzy mają zawód związany z opieką nad dziećmi, czy ze szkolnictwem, czy z jakimiś tam atrakcjami odnośnie dzieci, jak najbardziej nie będziecie się przemęczać w tym dniu, ten dzień minie Wam szybko, w dobrym humorze. Ogólnie karta mówiąca o sukcesie. Ci z Państwa, którzy jakieś mają działania w pracy, na pewno będzie sukces zagwarantowany. Wszystko dobrze Wam się poukłada. Oczekujecie na pieniądze, pieniądze na pewno będą. Karta ogólnie radości i takiego spełnienia, tak? Czyli cokolwiek byście w tym dniu nie robili, wszystko Wam się uda i przyniesie Wam to ogromną radość i przyjemność. W
czwartek, następna piękna karta Wielkich Arkanów. Naprawdę z tym słońcem to jest takie wzmocnienie. Karta świat, karta realizacji, karta podróży, wyjazdów zagranicznych, karta ofert pracy z zagranicy, karta nowych możliwości, karta dopięcia jakichś spraw na ostatni guzik, tak? Dobrnęliśmy już do końca i teraz czeka nas za to nagroda. Ludzie nam gratulują, winszują, jesteśmy bardzo zadowoleni, szczęśliwi, zakończyliśmy jakiś etap naszego życia lub etap jakiegoś zlecenia, jakiejś pracy i teraz czeka nas za to nagroda. Karta świat, karta szczęśliwego końca, tak? Zwieńczenia dzieła. Osiągnęliśmy sukces, jesteśmy radośni, szczęśliwi, spełniliśmy swoje marzenia, otrzymaliśmy za to nagrodę, tak? Karta też wyjazdów, mówię, podróży zagranicznych, które bardzo Was uszczęśliwią. Karta nowych możliwości, będziecie otwarci na ludzi, na świat. Tak samo ludzie będą tutaj w stosunku do Was bardzo optymistycznie nastawieni, życzliwi, więc wszelkie kontakty z ludźmi tutaj naprawdę będą dla Was otwarte. Każdą sprawę zakończycie sukcesem. Jest tutaj bardzo, bardzo ładnie. W piątek, moi kochani, karta pazia denarów, czyli jakieś sukcesy Waszego dziecka z trygonu ziemi, byk, panna bądź koziorożec, albo karta radzi, żebyście zaczęli nową pracę, nowy biznes, skupili się na materii, podnieśli swoje kwalifikacje, dokształcali się, zaczęli studiowanie, naukę, jakieś egzaminy. Karta mówiąca o tym, że powinniście się tutaj skupić na nowym jakimś przedsięwzięciu, które przyniesie Wam niezłe dochody, tak? Co więcej, karta szczęśliwa w grach losowych, karta mówiąca o podwyżce, o awansie, o jakimś dodatkowym źródle dochodu. W sobotę mamy siódemkę mieczy. Siódemka mieczy tutaj może Was ostrzegać przed jakąś osobą, która może być w stosunku do Was nieuczciwa, coś cichaczem wynosi, przenosi, być może unika odpowiedzialności za swoje czyny, unika obowiązków, albo nie chwali się tym, tak? Tylko robi swoje, nie afiszuje się, stara się być niezauważona, tak? Niezłapana na gorącym uczynku. To jest też karta oszusta i złodzieja. Kogoś, kto sprytnie tutaj no, coś wynosi, tak? Albo z Waszego życia, albo z Waszej pracy, więc tutaj uważajcie, kochane skorpiony, czy czasem jakiś tam pracownik no, nie wzbogaca się Waszym kosztem, tak? Więc tutaj miejcie oczy i uszy szeroko otwarte, bo ktoś coś tam knuje, coś po prostu próbuje Was w jakiś sposób okraść. Uważajcie też na mieszkania, jest to sobota, być może niektórzy z Was gdzieś wyjadą, bo mamy tutaj ten wyjazd zagraniczny, no to uważajcie, żeby nie było jakiegoś włamania, żeby jakiejś szkody materialnej w Waszym kierunku nie było. W niedzielę mamy 7 buław, czyli no jakiś atak musicie odeprzeć, tak? 7 buław jest to karta mówiąca o silnej Waszej pozycji, i w związku z tym uda Wam się pokonać wszelkie trudności, tak? To jest takie wyznaczanie granic, stawianie barier, więc być może chodzi tutaj też o jakieś stanowisko pracy, ponieważ w tle czytania mamy tą królową denarów, czyli to są jakieś duże pieniądze, to jest jakieś wysokie stanowisko, dobrze płatna praca, wygodna praca, stała praca, więc być może ktoś tutaj po cichu knuje przeciwko Wam, chcę Was tutaj jakoś zdetronizować, tak? No a Wy się nie dacie. Wy się tutaj obronicie, obronicie swoich wartości, swojego słowa, swojego stanowiska, swojej pracy, swojego domu, więc tutaj ja zaraz dopowiem, o co konkretnie tutaj chodzi, ale no będzie jakieś tutaj coś nieszczerego w stosunku do Was. No i moi kochani, w poniedziałek mamy Króla Mieczy, czyli nie wiem, czy sprawa trafi do sądu, czy do jakiegoś rozstrzygnięcia, czy jakiś urząd. Czy będziecie mieć rozmowę albo załatwianie spraw z Królem Mieczy, mężczyzna po 45 roku życia, z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik. No coś będzie tutaj przez niego osądzane takim sprawiedliwym, obiektywnym spojrzeniem na sprawy. Jakaś prawda tutaj zwycięży. Król mówi też o ważnej decyzji, tak? O takiej bezstronności, o analizowaniu całej sprawy.
doskonały mistrz słowa, tak? Może być to urzędnik wysoko postawiony, inteligentny, sprawiedliwy, pewny siebie, tak? Troszeczkę może oschły i taki zimny. Pierwsze wrażenie może być takie nieprzyjemne, ale na pewno jest to osoba, która jest mądra, jest sprawiedliwa, tak? Jeżeli tutaj ma nam coś powiedzieć, to powie prawdę, obiektywną prawdę i taką sprawiedliwą. Więc tutaj w poniedziałek jakieś mogą być sprawy urzędowe albo po prostu ogłoszenie może jakiegoś wyroku, bo to może być też sędzia, to może być notariusz, to może być policjant, urzędnik, no ale nie taki urzędas, że tak powiem, podrzędny, bez urazy tutaj dla osób pracujących na stanowiskach tego typu, ale ktoś, no już jakiś naczelnik, już jakaś władza, już tego typu, tak, jakiś dyrektor, ktoś już no, na takim wysoko postawionym stołku, że tak powiem. No i w tle jest ta królowa denarów, tak? Czyli mówię, jakieś dobre finanse, stała praca, bezpieczna praca, ale też może być to inwestowanie w swoje mieszkanie, ozdabianie, dekorowanie, no idą święta, więc być może jakieś generalne porządki, jakiś remont. Królowa denarów jest to bardzo dobra osoba, konkretna, ułożona, bardzo praktyczna, więc tutaj no, jeżeli chodzi o nią, to na pewno gwarantuje sukces finansowy, awans, dobra zapłata, dobra podwyżka, wszystko, co ma związek z finansami, najbardziej pozytywnie. No dobrze, kochani, teraz sobie dobierzemy jeszcze kilka kart. Nasze skorpiony. Może o co chodzi tutaj z tym pustelnikiem? Jaką wy tutaj musicie podjąć ważną decyzję? Tak, i karta świat się, kochani, pojawia, czyli jakaś ważna decyzja związana być może z wyjazdem zagranicznym lub nową pracą. Oferta może być też z zagranicy, tak, nawet z oceanu, czyli może gdzieś tam do Stanów sobie wyjedziecie. Jest jakaś tutaj propozycja i wy naprawdę musicie sami podjąć decyzję. Nie sugerujcie się jakimś doradzaniem innych trzecich osób. Sami musicie wiedzieć, czy tego chcecie, czy nie. Jest to związane z jakimś nowym etapem, bardzo ważnym w waszym życiu, ale bardzo też szczęśliwym i jest to okazja, niewątpliwie okazja. No z tymi kartami tutaj rewelacyjnie, kochani. Być może w związku z tym wyjazdem wy będziecie musieli się troszeczkę tutaj doszkolić, nie wiem, może podszlifować język, też tak może być, tak? Że musicie tutaj na przykład podnieść swoje kwalifikacje i zdać jakiś egzamin, żeby mieć dodatkowy papierek, który tutaj temu pracodawcy z zagranicy po prostu no, zwiększy wasze kompetencje. Dobrze, teraz tą siódemkę mieczy nieszczęsną. O co tutaj chodzi? Szóstka buław. Kochani, mnie się wydaje, że tutaj chodzi o to, żebyście osiągnęli sukces po takiej ciężkiej potyczce, wywalczeniu sobie czegoś. Trzymajcie język za zębami, po prostu róbcie swoje po cichu, bądźcie w tym sprytni, nie afiszujcie się tym, nie chwalcie, bo ludzie wiadomo, są zazdrośni i mogą po prostu kopać pod nami dołki, wysyłać negatywną energię mimo wszystko, niektórzy robią to nieświadomie, no po prostu zaboli ich, tak, jeżeli usłyszą, że wy nagle awansujecie i dostajecie tak świetną pracę i wyjeżdżacie, więc no, niektórego może to zaboleć, zakuć, dlatego róbcie swoje. Bardziej tutaj chodzi to o to, żebyście się nie afiszowali, nie rozmawiali na ten temat, tylko zatrzymali to wszystko dla siebie, tak jak mówi to ta karta pustelnika. Dobrze, siedem buław. Tak, rycerz denarów, czyli obronicie jakiegoś stanowiska finansowego, obronicie tych finansów, być może w negocjacjach uda Wam się zatrzymać te stawki, które Wy tam proponowaliście. To może być troszeczkę opóźnienie w finansach, tak? Ale coś dobrego się dla Was tutaj szykuje, coś bardzo wartościowego, być może jakaś stała właśnie umowa o pracę i Wy tutaj sobie to wywalczycie. No, nie dacie sobie tego zabrać. Macie silną pozycję tutaj w tej kwestii. I jeszcze król mieczy.
królowa kielichów, czyli to jest dla Was bardzo życzliwa osoba, ona Wam tutaj pomoże. Być może w jakichś sprawach urzędowych w związku z tym wyjazdem, albo po prostu jeżeli chodzi o jakąś umowę, tak, podpisanie jakichś papierów, to jest naprawdę dobry doradca, który no, jest niezwykle mądry, ale jeszcze z królową kielichów jest taki empatyczny, bardzo wylewny uczuciowo i na pewno nie zostawi Was tutaj bez pomocy, nie zostawi Was samych sobie, więc na tą osobę tutaj możecie liczyć, albo osoba z trygonu powietrza po 45 roku życia, bliźnięta, waga, wodnik, albo ten sam wiek, tylko skorpion, rak lub ryby, ale raczej wydaje mi się, że po prostu będzie to pozytywnie załatwione, ponieważ ta osoba jest bardzo życzliwa, ma dobre intencje w stosunku do Was i będzie to takie sprawiedliwe, dobrze, mądrze załatwione, jeżeli czekacie tutaj na jakąś umowę, mówię, albo jakieś pismo mądre trzeba napisać, to ten doradca, czy ten notariusz, czy jakiś urzędnik pomoże Wam w tym, że po prostu sprawa będzie pozytywnie dla Was załatwiona. Jaka jest karta rada na tydzień dla skorpionków? Dwa kielichy, kochani. Pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na swojego partnera życiowego, na swoich przyjaciół. Pamiętajcie, że nie jesteście w tym wszystkim sami, że jesteście osobami szanowanymi, możecie liczyć na pozytywne uczucia. Być może tutaj, jeżeli będziecie potrzebowali, możecie się poradzić drugiej osoby. Ogólnie dwa kielichy jest to karta partnerstwa, karta zakochania i karta porozumienia, tak? Czyli uda Wam się tutaj dogadać, uda Wam się tutaj porozumieć jak najbardziej po Waszej myśli. Wy będziecie po prostu bardzo szczęśliwi w tym tygodniu z podjętej przez siebie decyzji i ogólnie w rezultacie, w finale całej tej sytuacji, tak? Zobaczymy jeszcze, co karty anielskie. Macie bardzo dużo arkanów, znaczy bardzo dużo, dwa, ale mocne arkana, nie, trzy, przepraszam, z pustelnikiem, więc kochani, to może się jeszcze przeciągnąć na maj nawet, tak? Więc być może w tym tygodniu zostanie przez Was podjęta decyzja, ale realizacja całego planu może się nawet o miesiąc jeszcze przedłużyć, tak? Więc się nie martwcie, że to się nie spełni wszystko w tym tygodniu, bo mówię, wielkie arkana mają tendencję do przesuwania, tak? Do rozciągania w czasie realizacji, ale to się na pewno zadzieje w tym tygodniu, jeżeli podejmiecie tą słuszną decyzję, tak? I jeszcze poproszę o kartę anielską. Dziecko. O, tak wygląda. Piękna karta. Bardzo kochasz dzieci, a one odwzajemniają Twoją miłość. Wszystkie dzieci, nie wyłączając Twojego wewnętrznego dziecka, potrzebują miłości, uczuć i uwagi. Możemy oczyścić i otworzyć Twoje serce, a także zachęcić Cię do poświęcenia więcej czasu i energii dzieciom, które Cię potrzebują. No tak, kochani, czyli tak jak karta tutaj radzi, podejdźcie do tego z miłością, z sercem, z ufnością, z wiarą, z przyjaźnią, tak? Być może to słoneczko dotyczy właśnie pracy z dziećmi. Jest jakaś oferta zagraniczna albo wyjazdu nawet nie za granicę, ale do innego miasta, zmiana pracy związana właśnie z dziećmi. No dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, czytanie ogólne. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, odsłuchajcie filmik ze swoim znakiem ascendentalnym, a tymczasem bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych czytań, tym razem na miesiąc maj, ogólnych, miesięcznych. A teraz Was bardzo serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia, do kolejnych czytań. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki. Zapraszam Was na prognozę tygodniową z kart Tarota od 9 do 15 kwietnia bieżącego roku. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, dlatego zachęcam, sprawdźcie swój znak ascendentalny, odsłuchajcie odpowiedni filmik, być może będzie tam więcej informacji dotyczących Waszej obecnej sytuacji życiowej. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty mam już potasowane. Teraz je tylko przełożę i już patrzymy, co tam u naszych raczków ciekawego ten tydzień zapowiada. Zaczniemy sobie od 9, od wtorku. Wtorek. Królowa kielichów. Środa. Rycerz, nie, paź mieczy, paź mieczy. Czwartek.
9 buław, piątek, 3 buławy, sobota, królowa buław, ale dużo osób macie w tym tygodniu, kochani, niedziela, sześć denarów i poniedziałek, as miecz. Dla czytania karta ósemki buław, czyli dużo się będzie działo, ruch, aktywność, wymiana informacji, wymiana wiadomości, maili, rozmów. Naprawdę będzie bardzo aktywnie. O, tak, widać wszystko, widać. Ok, kochani, zaczynamy. Wtorek, 9. Troszeczkę wyjątkowo w tym tygodniu, ale przepraszam Was bardzo, naprawdę nie miałam czasu usiąść do czytań. Wtorek, królowa kielichów, bardzo fajna kobitka. Po 45 roku życia, z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby. Ale to może być też Wasza energia, kochani. Czyli w tym dniu będziecie po prostu plastrem na rany dla innych osób. Będziecie pomagać, będziecie bardzo empatyczni, tacy wylewni uczuciowo. Będziecie wspierać, będziecie tak emocjonalnie podchodzić do różnych spraw. Królowa kielichów, bardzo ciepła, dobra, serdeczna kobieta, doskonały materiał na żonę, na matkę, bardzo wrażliwa, taka delikatna, zawsze pomoże Wam, na pewno nie zostawi Was tutaj bez jakiejś opieki. Co jeszcze? Królowa to bezpieczeństwo emocjonalne, tak? Takie wsparcie, ale też niezwykła dojrzałość i umiejętność ofiarowania swojej emocjonalnej pomocy i wsparcia. Więc tutaj w tym dniu możecie liczyć, może Wasza siostra, może Wasza mama, może Wasza teściowa, jakaś przyjaciółka serdeczna. Na pewno tutaj możecie liczyć na taką osobę. W środę mamy rycerza mieczy, czyli kochani, uważajcie, nie rycerza, pazia, i co ja się tak mylę, przepraszam Was, kochani, jak jest przerwa w czytaniach, to jakoś zanim się rozkręcę. Paź mieczy, paź mieczy, młoda energia, może tutaj chodzi o jakieś wysiłek intelektualny Waszego dziecka, tak? Jakieś sprawy z nauką. No mamy teraz ten strajk nauczycieli, więc może tutaj martwicie się, kochani, o te egzaminy. Dziecko do 18 roku życia, z trygonu powietrza, bliźnięta, waga, wodnik. Co jeszcze? Paź mieczy mówi o nowych jakichś wiadomościach, tak? O kierowaniu się intelektem i faktami. To są wyjaśniane jakieś sytuacje, wyjaśnienie jakichś plotek, pomówień, intryg. To są nowe wiadomości jakieś urzędowe, jakieś pisma, rozpoczynanie nauki, rozpoczynanie jakichś rozmów, tak? Ale też karta plotek, karta śledzenia, obserwowania otoczenia, donoszenia, więc uważajcie tutaj na wszelakie jakieś intrygi, jakieś takie niemiłe informacje. Paź mieczy ma tendencję do wszczynania też jakichś właśnie plotek, awantur, jakiegoś takiego pyskowania. Troszeczkę też jest taki niedojrzały jeszcze emocjonalnie, chociaż mądry i sprytny, nie? Ale no czasami potrafi coś niemiłego powiedzieć, więc to takie niedojrzałe jeszcze rozmowy są. Więc uważajcie też na takie osoby, które mogą po prostu niedojrzale, nie na poziomie tutaj z Wami jakieś konwersacje przeprowadzać. W czwartek mamy 9 buław. 9 buław mówi o Waszej ostrożności, o cierpliwym, takim wytrwałym dążeniu do swoich planów, o pielęgnowaniu ich. Co więcej, 9 buław jest to karta braku zaufania. Jesteśmy czujni, wyznaczamy granice, czekamy na właściwy moment. Jest już nam ciężko, tak, ale walczymy o swoje, nie poddajemy się. To jest karta takiego wytrwałego dążenia do swojego celu, tak?
Buławy jest to działanie, jest to aktywność, więc tutaj no mimo, że czasami możecie być już zmęczeni, to nie poddajecie się, tylko po prostu czujnie i cierpliwie czekacie na to, aż sprawy tutaj dopną się na ostatni guzik, tak? Aż osiągniecie tutaj swój wymarzony cel. Jesteście w tym bardzo ostrożni, tacy ograniczeni, nie dajecie wejść na swoje pole prywatności. W piątek trzy buławy, bardzo fajnie, bo jest to karta planowania podróży, planowania wyjazdów, to jest nowy pomysł na biznes, na pracę, coś już żeście zrobili, jakieś kroki podjęli i teraz wypatrujecie no, dobrych horyzontów, dobre widoki na przyszłość jak najbardziej. Karta mówiąca, że czekacie na spełnienie, czekacie na sukces, być może dobry biznes, droga na szczyt, tak? Poszukiwanie swojego celu w życiu, takie dobre widoki na przyszłość tutaj. W sobotę macie kartę Królowej Buław, czyli albo spotkacie się z kobietą po 45 roku życia, z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec, albo będziecie załatwiać jakieś sprawy. Będziecie niezwykle atrakcyjni, tacy przebojowi, sprytni, co niektórzy mogą zadbać o swoją tutaj kondycję fizyczną, może jakaś siłownia, może jakiś rower, biegi, basen, coś, co poprawi Wam humor, ale jednocześnie zadba też o piękny wygląd Waszego ciała i Waszą kondycję. Królowa Buław, bardzo sympatyczna, sprytna, zaradna kobitka, dająca sobie radę, umie tutaj naprawdę zarządzać, czyli jeżeli jakiś szef firmy bądź szefował lub sami macie tutaj jakieś przedsięwzięcie, to jesteście w tym wszystkim bardzo zaradni. Co jeszcze? Królowa to atrakcyjność i przedsiębiorczość. To jest taka mała cesarzowa, więc tutaj dobrze mówię? Nie, królowa denarów to mała cesarzowa, ale królowa buław, no mówię, spryt, siła woli, siła przebicia i takie zaangażowanie, niezwykła atrakcyjność, taki seksapil można powiedzieć, więc ci z Państwa, którzy tutaj spędzą miło ten dzień aktywnie z tą panią albo sami emanują taką energią. Dobrze, w niedzielę mamy szóstkę denarów, karta równowagi w dawaniu i braniu, karta proszenia o pomoc lub udzielania tej pomocy finansowej. Być może pojawi się ktoś, kto przyjedzie, odda Wam jakąś pożyczkę, jakiś dług, albo Wy rozliczycie się z kimś. Karta rozliczenia, tak? Karta takiego umiaru. 6 denarów jest to karta wzajemności. To są też pieniądze, to jest awans, to jest podwyżka, ale ponieważ mamy tutaj niedzielę, to wydaje mi się, że ktoś Was po prostu odwiedzi i poprosi o wsparcie finansowe. No i w poniedziałek mamy asa mieczy, tak? Czyli zwycięstwo prawdy. Po jakiejś długiej już takiej tutaj żmudnej batalii, być może po tej dziewiątce buław, uda Wam się tutaj wreszcie osiągnąć sukces. To mogą być ci z Państwa, którzy planują rozmowy kwalifikacyjne, jakieś rozmowy egzaminacyjne, to jak najbardziej tutaj karta zwiastuje sukces, gwarantuje tutaj bardzo pozytywne wyniki, a to początek poprzez odcięcie się od czegoś, więc możecie też odcinać się od jakichś ciężkich spraw, sytuacji, od jakichś toksycznych ludzi, od jakichś niewygodnych spraw. Co więcej, to jest jakieś takie obiektywne analizowanie faktów, tak, zrozumienie czegoś, walka inteligencji, nauka jak najbardziej na wysokim poziomie, no i jakaś prawda tutaj może wyjść na jaw, tak, więc ten miecz sprawiedliwości tutaj po prostu, no, będzie działał jak najbardziej. Zaraz sobie jeszcze dopowiemy, ale sukces gwarantowany macie, tak? Jak najbardziej w tych sprawach takich właśnie, w rozmowach jakichś, w analizowaniu czegoś, wyjaśnianiu jakichś spraw, ten as Wam tutaj gwarantuje sukces. No i w tle czytania właśnie mamy kartę ósemki buław, czyli dużo takiej komunikacji, dużo rozmów, dużo spotykania się z ludźmi, konwersacji, odbierania poczty, maili, smsowania, ale też karta mówiąca o tym, że możecie siedzieć na portalach randkowych i flirtować, więc moi kochani, no tyle tutaj tych osób jest, więc jak najbardziej. Teraz, kochane raczki, dopowiemy sobie kilka kart.
Może najpierw tą królową kielichów. Kto to jest ta królowa kielichów? Rycerz buław, czyli albo osoba, z którą planujecie jakiś wyjazd, albo po prostu macie z nią romans. No tak, tak. Albo mówię, będziecie gdzieś podróżować, będziecie wyjeżdżać i to jesteście wy, tak? Tutaj w ten wtorek. Bo rycerz buław, no to jest karta romansu albo karta wyjazdu gdzieś do ciepłych krajów, gdzieś zagraniczny wyjazd, przeprowadzka, podróż. Być może we wtorek ktoś Was tutaj odwiedzi, też tak może być. Paź mieczy. Co ten paź mieczy tutaj kombinuje? Tak, piątka mieczy, czyli jakaś nieszczera osoba, może plotkować, może tutaj kopać pod Wami dołki, więc uważajcie, bo jest to osoba bardzo taka arogancka, bardzo wyniosła i ona tutaj naprawdę będzie uparcie dążyć do osiągnięcia swojego celu, tak? Może Was skrzywdzić, może Was po prostu nieładnie potraktować, może dojść z nią do ostrej wymiany zdań, być może jest to Wasze dziecko i będzie jakoś pyskować, nieładnie się do Was odzywać, więc tutaj jakaś tutaj awantura, może to być też Wasz młodszy brat, młodsza siostra, która będzie tutaj podskakiwać w cudzysłowie i dojdzie do jakiejś utarczki tutaj słownej, do wyzwisk, do obrażania się, do poniżania, jakieś krzyki, jakaś awantura, jakieś darcie kotów. Dziewiątka buław. Trzy denary, tak? Czyli wycierpliwie czekacie na ofertę być może pracy, może czekacie na jakieś zlecenia, może czekacie na wynagrodzenie, albo czekacie na zdanie egzaminów. Tak jak powiedziałam w innych czytaniach, to jest nasze dzieci są teraz w trudnej sytuacji, no niestety jest strajk nauczycieli i być może tutaj, no wiadomo, no każdy rodzic martwi się o przyszłość swojego dziecka, o jego edukację i dlatego może być tutaj to takie zamartwianie i ostrożność w podejmowaniu niektórych decyzji związanych właśnie z nauką, a jeżeli nie, no to chodzi tutaj o jakąś umowę, o pracę, o dogadywanie się z kimś, tak? I te negocjacje mogą być ciężkie, dlatego jest ta dziewiątka buław, że Wy troszeczkę się tak po prostu asekurujecie, wycofujecie, bronicie swojej przestrzeni osobistej, nie dajecie sobie narzucić czegoś i czekacie na odpowiedni moment, tak? Żeby tutaj wejść w ten kompromis, dogadać się, podpisać coś. Trzy buławy to jest jasne, zobaczymy jeszcze tą królową buław. Królowa buław, cztery kielichy, no nie jakieś tutaj obraza majestatu, jakiś foch, nie dostrzegacie czegoś, albo jakaś rutyna, nuda, za bardzo skupiacie się, koncentrujecie na sobie, nie widzicie pomocy być może od tej królowej buław, tak? Ona wychodzi tutaj ze swoją propozycją, wyciąga ten kielich, a Wy no jednak jakoś jesteście obrażeni, może nie na to liczycie, może liczycie na coś więcej, może liczycie na coś innego, jakieś tutaj jest takie, no, nie chcę powiedzieć brzydko, olewające podejście do sprawy, lekceważenie takie, tak, takie jakieś po prostu nie chce mi się już na zasadzie, tylko pamiętajcie, żeby jakaś okazja nie przyszła Wam koło nosa, być może jakiś dobry doradca biznesowy, tak, jakaś nowa firma, jakieś nowe przedsięwzięcie, jakiś dobry zarobek, żeby po prostu tego nie przegapić, tak, bo drugi raz może się to nie powtórzyć, tym bardziej, że tutaj te pieniądze w niedzielę, tak? Czyli może wypożyczyć. Zaraz zobaczymy, co to z tymi pieniędzmi. Tak, król buław. Król buław, czyli jakieś przedsięwzięcie, jakiś interes związany tutaj, no to nie wiem, Wy będziecie pożyczać pieniądze albo ktoś od Was tutaj pożyczy pieniądze, tak? No już dopasujecie to do swojej sytuacji, ewidentnie chodzi tu o jakąś pożyczkę, o jakieś pieniądze. I to nie małe pieniądze, bo król buław, no to już jest taka firma potężna, to już jest ktoś, no, kto liczy się na rynku, tak? Więc może tutaj potrzebne są pieniądze na rozkręcenie właśnie jakiegoś biznesu. No i as mieczy. Znowu dziewięć buław, tak? Myślę, że uda Wam się tutaj wywalczyć jakieś swoje argumenty, wywalczyć jakieś swoje stanowisko, ponieważ Wy się nie poddajecie, tak? Wy po prostu twardo stoicie, nie ustępujecie i myślę, że będą jakieś negocjacje tutaj w tej sprawie, będą jakieś rozmowy, będzie jakieś mądre podejście do sprawy, żeby po prostu, no,
pogodzić Wasze tutaj jakieś plany i żebyście wreszcie no, osiągnęli sukces. Więc ja myślę, że uda Wam się tutaj wynegocjować odpowiednie warunki dotyczące właśnie tego kontraktu, tej umowy, bo tutaj też jest dziewiątka buław, wyszła nam dziewiątka buław, zasem mieczy, czyli zwycięstwo jakiejś negocjacji, podpisanie być może jakiejś umowy, jakiegoś porozumienia. Dobrze, kochani, jaka teraz jest ogólna karta rada dla raków na ten tydzień? Król Kielichów. Pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na jakiegoś swojego przyjaciela, ojca, wsparcie rodzinne. Pamiętajcie, żeby się kierować uczuciami, żeby być osobą dobrą i robić swoje, tak? I żeby nie wdawać się w jakieś pyskówki, intrygi. Pamiętajcie, że macie dookoła ludzi, którzy chcą Wam pomóc, wspierają Was. I dostrzegajcie te kielichy, które Wam są ofiarowane, tak? Nie bądźcie zapatrzeni tylko w siebie, w swoje sprawy, że ja sobie poradzę, że ja sobie dam radę. Nie, 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 nie. Pamiętajcie, że czasami trzeba wyciągnąć rękę i wziąć ten kielich i po prostu dać sobie pomóc, tak? Dobrze, zobaczymy jeszcze, kochani, co na to anioły. Prawo przyciągania, jak najbardziej, czyli afirmujemy. Każda myśl jest inwestycją, która natychmiast procentuje, więc inwestuj mądrze. Masz moc wyboru swych myśli i napełniania ich miłością, spokojem i harmonią. Tak, kochaj, emanuj emocjami bardzo pozytywnymi. Na Twoją prośbę z przyjemnością dostroimy Twoją energię do wyższych częstotliwości. Tak, kochani, czyli uparcie brońcie swoich planów, swoich marzeń, swoich racji, swojej osoby, swojego stanowiska, tak? Wizualizujcie i po prostu nie poddajcie się w tym, co robicie, tylko twardo trzymajcie swojego stanowiska i po prostu realizujcie swoje marzenia i pragnienia. Dobrze, kochane raczki, to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego, udanego tygodnia. Pamiętajcie, żeby odsłuchać jeszcze dodatkowy filmik ze swoim znakiem ascendentalnym. Taki znak możecie sobie obliczyć na stronie, gdzie link do niej jest w opisie tego filmu. I cóż, jeszcze raz wspaniałego tygodnia, dużo miłości, radości, pozytywnego pozałatwiania swoich planów, realizacji marzeń i widzimy się w kolejnych czytaniach. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Dzień dobry, kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne ryby i zapraszam Państwa na tygodniową prognozę z kart Tarota od 9 do 15 kwietnia bieżącego roku. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego sprawdźcie swój znak ascendentalny. Tymczasem przechodzimy do czytania, karty mam już potasowane, teraz je tylko przełożymy i już patrzymy, co tam u naszych rybek dzieje się ciekawego w tym tygodniu. Zaczniemy sobie od wtorku 9 kwietnia. Wtorek. Osiem kielichów. Środa. Siła. Czwartek. Cesarzowa. Piątek, trzy buławy, sobota, królowa kielichów, niedziela, sześć denarów i poniedziałek. 10 kielichów. Bardzo piękny tydzień przed Wami, kochani moi. W tle czytania 4 kielichy. I już patrzymy. Kochani, we wtorek ósemka kielichów. Ósemka kielichów mówi o tym, że będziecie albo wracać, albo odchodzić, tak? Ponieważ jest to karta taka troszeczkę dwuznaczna. Czyli tak, ci, którzy są już naprawdę zmęczeni jakąś sytuacją, związkiem, gdzie te emocje już naprawdę, już nie macie siły po prostu, nie macie cierpliwości,
to będziecie odchodzić zupełnie w innym kierunku. Zostawicie wszystko tak, jak jest, po prostu trzaśniecie drzwiami, powiecie: dajcie mi wszyscy święty spokój, ja muszę odpocząć, ja już nie mam na to nerwów, nie mam na to siły, po prostu muszę sobie iść, troszeczkę popłakać, troszeczkę pomedytować, troszeczkę przeanalizować sytuację. I idę, odchodzę, tak? To może być odejście od partnera, może być odejście od pracy, ale może być to też odejście jakichś zwykłych sytuacji dnia codziennego. I to jest jedna wersja. Druga wersja dla innych rybek może mówić o tym, że wy wracacie. Wracacie do byłego partnera, wracacie do poprzedniej pracy, wracacie do jakichś pomysłów, idei z przeszłości, bo nagle macie takie przekonania, macie takie uczucia, serce wam podpowiada, że powinniście to zrobić. Więc ta karta ma takie dwojakie dla mnie znaczenie. Karta, gdzie nie palimy za sobą mostów, nie zamykamy drzwi, bo w każdym momencie, jeżeli tylko uznamy, że nasze samopoczucie wzrosło, że polepszyło się, możemy zawrócić z tej ścieżki, tak? 8 kielichów, karta takiego troszeczkę emocjonalnego rozdarcia, zmęczenia już jakimiś sprawami, wy już rezygnujecie, o Jezus, nie mogę się wysłowić, musicie się oderwać od tej sprawy, od tego środowiska, bądź od tej osoby, żeby po prostu nabrać takiej harmonii emocjonalnej, tak? Więc tutaj no, będziecie podejmować jakieś decyzje albo w jedną, albo w drugą stronę. Kochani, w środę karta siły, karta zodiakalnego lwa, karta mówiąca o tym, że jesteście niezwykle cierpliwi, niezwykle silną wolę, ale też siłę taką fizyczną, psychiczną, i taki zapał do tego, żeby wywalczyć sobie każdą tutaj jakąś sytuację życiową, jakąś sprawę. Karta siły mówi o takiej mocy, tak, umiejętnym sposobie załatwiania wszelkich spraw, o dyplomacji, o odwadze, o dyscyplinie. Ogólnie karta sukcesu, karta mówiąca o tym, że umiemy sobie utorować drogę w wszelkich mediacjach, wszelkich rozmowach, tak żeby osiągnąć sukces. Jesteśmy cierpliwi i mamy umiejętność dogadywania się, tak? Umiejętność przekazywania swoich racji, przekonywania kogoś do swoich racji, tak? Umiemy stawić czoło trudnej sytuacji i pokonać ją. Więc to jest bardzo potężna, bardzo mocna karta, która po prostu, no, bardzo tutaj was, że tak powiem, wspiera w tym tygodniu. Dobrze. W czwartek mamy cesarzową. Cesarzowa, karta płodności, karta dostatku, karta rozwoju, karta macierzyństwa, karta opiekuńczości, karta niezwykłej atrakcyjności. Jesteśmy na taką dobrą partią tutaj niezwykle, no to jest żona cesarza, więc to też jest wysokie stanowisko, jest to władza, być może wysoko postawiony jakiś urzędnik bądź urzędniczka, na przykład wasza szefowa. Co jeszcze możemy powiedzieć o cesarzowej? Cesarzowa jest to karta ogólnej obfitości, płodności, tak? Więc to jest panie, które tutaj z poznaku rybek planują dzidziusia, jak najbardziej w czwartek będzie taka możliwość, więc starajcie się. Te, które nie chcą, to wiecie, co robić. Jest to kobieca władza, tak? Ale też macierzyństwo, taka troska, opieka, czasami nadopiekuńczość. Jest to też karta mówiąca o waszej mamie, więc być może w tym dniu spotkacie się z matką. Piękna, zmysłowa kobieta, bardzo bogata, znająca swoją pozycję, znająca swoją wartość. No, taka naprawdę dobra partia. W piątek, kochani, trzy buławy, czyli dobre widoki na przyszłość. To jest karta nowej pracy, nowego biznesu, karta planowania podróży, karta realizacji swoich planów, swoich marzeń, swoich zamiarów. Wierzymy, że wszystkie nasze poczynania dobrze się zakończą i czeka nas sukces, tak? Więc taka karta bardzo optymistyczna. W sobotę mamy kartę Królowej Kielichów, więc może was odwiedzić kobieta po 45 roku życia z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby, mama, siostra, przyjaciółka.
dobra koleżanka, ewentualnie jest to wasza energia, czyli kochane rybki, będziecie w tym dniu sobą, będziecie mieć świetny nastrój, będziecie się kierować emocjami, będziecie miłe, serdeczne, opiekuńcze, możecie pomóc komuś albo podnieść kogoś na duchu, możecie ofiarować swoje wsparcie emocjonalne. W niedzielę karta szóstki denarów, czyli znowu powtarza się karta, która była u Raczków, chyba u Raczków, tak, jeżeli coś poplątałam, to przepraszam, ale już się pojawiła w niedzielę u któregoś znaku ta karta. No mówię, albo ktoś przyjedzie oddać Wam pożyczkę, albo Wy pojedziecie do kogoś z prośbą o pomoc finansową, ponieważ jest to równowaga w dawaniu i braniu, jest to karta też, no, podwyżki finansów, oczekujemy na jakieś pieniądze, na jakieś wsparcie finansowe, tak? Więc mówię, no tutaj może być jakieś rozliczenie, mamy tutaj wagę na tej karcie, tak? Która mówi o stabilizacji, o rozliczeniu, o sprawiedliwości, więc tutaj może być jakieś sprawy finansowe, albo oczekujecie, nas zaraz dopytamy, albo ktoś po prostu przyjdzie i się z Wami rozliczy. No i poniedziałek, piękna karta, 10 kielichów, czyli taka stabilizacja emocjonalna, karta małżeństwa, karta domu rodzinnego, karta spełnienia, karta pełnej rodziny, takiej stabilizacji rodzinnej. Tworzymy dom, tworzymy rodzinę, jesteśmy szczęśliwi. 10 kielichów jest to karta też małżeństwa, więc ci z Państwa, którzy tutaj planują, jak najbardziej, ale ogólnie karta bardzo szczęśliwa. To jest karta takiej bliskości, szacunku do siebie, karta rodziny i takiego spokojnego, emocjonalnego życia w harmonii, tak? Spełnienia na najwyższym poziomie emocjonalnym. W tle czytania mamy cztery kielichy. Cztery kielichy mówią o jakiejś takiej, o niedostrzeganiu pomocy, niedostrzeganiu ofert. Bardzo skupiamy się na swoich sprawach, skupiamy się na sobie i nie widzimy, że ktoś może nam oferować jakąś fajną propozycję, oferować uczucie, przyjaźń, pomoc. Więc troszeczkę się tutaj rozglądajcie, kochane rybki, żebyście nie przeoczyli tutaj jakiejś tutaj pomocy. Być może w niedzielę tutaj ta pomoc finansowa, no jak najbardziej. Ale ogólnie macie piękny tydzień, tylko tutaj ten wtorek, no będziecie od czegoś odchodzić lub do czegoś powracać, ale to już sami wiecie, o co w tym wszystkim chodzi. Teraz jeszcze sobie dopytamy kilka kart. Proszę o wyjaśnienie tej karty ósemki kielichów. O co tu chodzi z tym odejściem? Rycerz kielichów. Rycerz kielichów ogólnie to są dobre wiadomości i nowa miłość, więc być może tutaj odchodzicie od miłości albo wracacie do swojej byłej miłości. Też tak może być. Dobrze. Karta siły. Sprawiedliwość. Czyli poradzicie sobie w jakichś trudnych sytuacjach urzędowych bądź prawnych. Karta cesarzowej. Karta gwiazdy, karta spełnionych życzeń, czyli jakieś Wasze plany tutaj się zrealizują. No wszelka obfitość, mój Boże, kochany, czyli jakieś duże materialne tutaj spełnienie. To może być podwyżka, to może być super praca, to mogą być jakieś pieniądze z niewiadomego źródła, albo po prostu może być to spełnienie w miłości. No wszystkie Wasze pragnienia. Może karta też ciąży, karta dziecka, jak najbardziej, macie dwie karty tutaj i ciąży, więc spełnią się Wasze marzenia i spełnicie się tutaj w roli mamy, tak, w roli macierzyństwa, więc tutaj jak najbardziej te Panie rybki, które planują dziedziusia, jak najbardziej spełnią się Wasze marzenia, uda się. Teraz trzy buławy. Znowu mamy szóstkę denarów, czyli jakieś pieniądze, czyli jakiś nowy projekt związany z pieniędzmi. Być może Wy oczekujecie jakichś dużych zysków i one przyjdą tutaj w niedzielę, tak? Albo oczekujecie zwrotu jakichś pieniędzy, że ktoś się z Wami rozliczy, coś Wam odda i to przyjdzie tutaj w niedzielę. Jak najbardziej. Tutaj jeszcze wrócę do tej sprawy czwartkowej. Jeżeli to nie chodzi o ciążę, to wszelkie sprawy materialne, które pomnażają Wasz majątek, prowadzą do tego, że czujecie się dobrze, wygodnie, w dostatku, po prostu się zrealizują, tak? Czyli będziecie tutaj piękne, atrakcyjne, spełnią się Wasze marzenia. Nie wiem, może kupicie sobie coś ładnego, może
no nie wiem, zrealizujecie jakieś swoje pragnienie tutaj, tak? Odnośnie swojego gospodarstwa domowego bądź pracy. Królowa kielichów. 7 denarów, czyli z tą kobietą jest związane oczekiwanie na jakieś finanse, cierpliwe, takie spokojne, wyważone, no czekacie na coś, tak? I po prostu nie szalejecie, nie rozemocjonujecie się, tylko po prostu cierpliwie, spokojnie czekacie z uśmiechem na ustach. 6 denarów w niedzielę. 7 buław, tak, czyli ktoś będzie Was tutaj atakował, Wy się obronicie, więc być może ktoś tutaj się zwróci do Was o pożyczkę, no Wy jednak odmówicie, bo być może nie macie albo nie chcecie podzielić się. Co jeszcze? 7 buław mówi o Waszej silnej pozycji. Może też chodzić tutaj o to, że jesteście po prostu niezależni finansowo, no jesteście w tej energii cesarzowej, czyli opływacie w dostatku, w wygodzie, w materializmie, więc tutaj być może jeżeli ktoś od Was by tutaj chciał jakąś wyciągnąć kwotę, to jak najbardziej będzie Was na to stać, ale pytanie, czy Wy tego chcecie, tak? Ponieważ 7 buław jest to karta mówiąca o pokonywaniu trudności, ale też odparciu ataku, o swoich przekonaniach, więc tutaj odnośnie tych finansów Wy sobie poradzicie, dacie sobie radę, tak? Postawicie na swoim. 10 kielichów nie będę wyjaśniać, teraz jeszcze proszę o kartę ogólną, radę na ten tydzień dla naszych rybek. Królowa buław. Czyli kochani, dla jednych to będzie zadbajcie o swoją kondycję fizyczną, jakiś sport, jakiś rower, jakaś siłownia. Dla drugich bądźcie atrakcyjne, bądźcie przebojowe, rozwijajcie się w biznesie, w firmie, bądźcie aktywne, bądźcie takimi osobami dynamicznymi, bardzo takimi bezpośrednimi, ponieważ królowa buław jest to osoba atrakcyjna, osoba szczera, ale bardzo przebojowa i bardzo zaradna, bardzo taka sprytna odnośnie właśnie tutaj działania, pracy, firmy, ogólnie przedsiębiorczości, tak? Więc po prostu taka karta rada, żebyście działali, działali. I jeszcze poproszę o wsparcie anielskie dla naszych rybek. Potrzebujesz uziemienia. Wraz z utratą świadomości swego ciała i fizycznego świata tracisz uziemienie. Chociaż przyjemnie jest wznosić się ku niebu, Twoja uwaga i praca potrzebne są na ziemi. Pomagamy Ci zrównoważyć sferę ducha i materii, żebyś mógł cieszyć się spełnionym życiem ziemskim. No widzicie, kochani, spełnione życie ziemskie, czyli ta cesarzowa, ta płodność, to jest też ziemia. Ziemia, która rodzi, tak? Coś się pomnaża, nie tylko ciąża, nie tylko dzieci, ale też pomnażanie majątku. Pomnażanie dóbr jakichś, takich jak na przykład ktoś no, uprawia coś, tak? Więc to jest po prostu rozmnażanie, pomnażanie, wzbogacanie. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego tygodnia. Zapraszam Was do kolejnych czytań, tym razem majowych. I cóż, wszystkiego co najlepsze, oby Wam się tutaj wszystko zrealizowało, żebyście byli szczęśliwi, żebyście sobie pozałatwiali wszystkie sprawy, doczekali się tutaj tych finansów, spełnili swoje marzenia i przede wszystkim działali. Pozdrawiam serdecznie, kochane rybki i do usłyszenia.